Panie Wiodo, miło nam pana gościć na terenie gminy Żurawica. Jak pan ocenia gminę Żurawica na tle innych gmin województwa? Mi również bardzo miło gości na terenie sąsiadującej z moim miastem rodzinnym, z Przemyślem Żurawicy. Jestem tutaj przy okazji manewrów wojskowych, które się odbywają w Arboretum i w okolicy. No, gmina Żurawica jest kluczową gminą na tym terenie. Jako władze województwa podkarpackiego staramy się wspierać inicjatywy, które wychodzą ze strony władz samorządowych, ze strony wójta i rady gminy. I wiem o kilku takich inicjatywach, które niedawno powstały, za którymi również bardzo obstaje wójt. To jest reaktywacja suchego portu Przemyśl Medyka Żurawica z głównym działaniem tutaj na Żurawice. To jest możliwość, żeby była taka możliwość transportowania tutaj towarów z Azji, również z Chin. Wiem, że Chińczycy są bardzo zainteresowani przewozem kolejowym, wykorzystaniem transportu kolejowego do przewozu towarów i są różne rozważane trasy. Jedną z nich jest trasa przez Żurawice i jak to by się udało, to byłaby naprawdę wielka sprawa nie tylko dla gminy czy dla Przemyśla, ale w ogóle dla Polski, dla całego naszego regionu, bo to by również stwarzało wiele nowych miejsc pracy. Drugą taką ważną inicjatywą, którą chciałem powiedzieć, to jest staramy się o przebudowę skrzyżowania głównego w Żurawicy, by było one bardziej bezpieczne i bardziej łatwiejsze w pokonaniu tej trasy. Myślimy tutaj o estakadzie, która by tą główną drogą gdzieś jakoś mogła być poprowadzona, co by niewątpliwie zwiększyło bezpieczeństwo i szybkość przejazdu przez to skrzyżowanie. No i w perspektywie łatwiejsze połączenie z autostradą. Tych inicjatyw jest jeszcze więcej. No te najważniejsze, które w tej chwili, no, że tak powiem, mamy na uwadze w pierwszej kolejności. Gościmy pana na manewrach. Gmina Żurawica zdobyła laur jako bezpieczna gmina. Te manewry też są w pewien sposób z tym związane. Bezpieczeństwo od lat się poprawia i również i w naszym rejonie, i również w gminie Żurawica. I no generalnie nasz region jest postrzegany jako region bezpieczny i bardzo dobrze, ale każde manewry mają służyć temu, żeby było jeszcze lepiej, żeby służby, które podlegają wojewodzie podkarpackiemu, były coraz bardziej doskonalone, coraz bardziej się doskonaliły, coraz lepiej wykonywały swoje obowiązki, no bo no niestety no, nigdy nie wiadomo, co nas zaskoczy i trzeba do tych różnych sytuacji być przygotowanych i cieszę się, że wójt z gminą o takie manewry, że takie manewry się odbywają. Jeśli chodzi o nielegalne przekraczanie granicy, w tej chwili zdarzają się takie przypadki. Dostajemy sygnały do Urzędu Wojewódzkiego, że to ma miejsce. To jest jeszcze na szczęście sporadyczne, rzadko się to zdarza. To są małe grupy kilkuosobowe. No ale pamiętacie państwo, w tamtym roku pojawiła się mapa, która była rozdawana uchodźcom w Serbii, w Grecji, z nowym szlakiem przerzutowym właśnie przez Ukrainę i przez Polskę. No wtedy padł taki strach, że będziemy mieli tutaj większy problem. Myślę, że do tego czasu, kiedy faktycznie nie pojawi się tych uchodźców tutaj więcej, to nie ma sensu dodatkowo uszczelniać. No, te służby, które w tej chwili pracują na granicy, doskonale dają sobie radę z tymi problemami i tych uchodźców wyłapują jak na razie. No i oby tak było dalej.